Gramy, panie. Na 3 minuty pan ustawił? A, 3 plus 2. Panie Danielu, 3 plus 2. Dziękuję, panie Michale. Ale tam nie stał pan dobrze, panie Michale. No, spróbuję wygrać konika. Nie udało się. Gdzie można znaleźć listę? Zależy, co pan rozumie pod prawidłowymi debiutami. A, uczy się pan. Panie Michale, to naprawdę jest... Ojoj. To naprawdę jest trudny debiut. Nie widziałem, że piona podstawiłem. Źle zagrałem. Zroszuję i będzie dobrze. Nie zroszuje. No to nie zroszuje. Ale najprawdopodobniej w encyklopedii debiutów szachowych. Tu? No to muszę bić. Trzeba tego konia przewerbować. To mi się udało, bo z dwoje wieże wejdą do gry na linii A, nie wykonując ruchu. A tu zrobiłem gabelki. Tu nie daje. I F5 zagram. Ajajajajaj. No ładnie to tak. Panie Daniele, do pana z sercem, a pan tak brutalnie. Zmęczony już jestem, ale to nie zmniejsza pomysłowości pana gry.
Znaczy, w niczym nie umniejsza, a tam muszę bić. O, tego to się akurat nie boję. Według encyklopedii otwarcie Sokolskiego, również otwarcie polskie, debiut Rakontona, tej nazwy był Ksawery Tartakower. No właśnie. A no właśnie. I co ja na to poradzę? I co ja na to poradzę? Że tam są takie błędy. I to jest cugcwang. Wykładałem to w shortach, że te piony się wzajemnie bronią. Dziękuję. Panie Danielu, pan mi wybaczy, skupię się tylko na tym tu. Jestem zmęczony już. Natomiast chcę się skupić tu na tym, że ta pozycja już jest wygrana. To nie ma znaczenia, bo jak pion stanie na F3, tutaj te piony się wzajemnie bronią. I tu się kończą, białym się muszą skończyć ruchy. Ja będę chodził po tych dwóch polach i tu te piony wybiję. No to można zagrać tak, ja tak, 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 tak i ruchy się skończyły. Król jest uwiązany, nie może iść tu, bo tu. Nie może iść tu, bo tu. W shortach. Panie Uncle, nie wiem, co to za encyklopedia. Pan wyrzuci tę encyklopedię do Wisły. To się do niczego nie nadaje, taka encyklopedia. Gram ostatnio. Dziękuję panu Danielowi. Gram z panem kiwki. Proszę.